Wcześniej budowa ekspresowej S3 w regionie była ulubionym tematem Piotra Borysa. Teraz jednak, gdy PO nie przyznała mu miejsca na listach wyborczych, europarlamentarzysta musiał usunąć się w cień. Polityka nie lubi jednak próżni, więc jego miejsce zajął Artur Zasada, dotychczas kolega Borysa z tej samej partii, teraz kandydat do Europarlamentu Polski Razem Jarosława Gowina. Podczas spotkania w Lubinie Zasada tłumaczył, że dotychczas istniało zagrożenie braku pieniędzy na budowę odcinka od Nowej Soli do Czech. Europarlamentarzysta poinformował, że udało mu się wprowadzić poprawkę w specjalnym dokumencie, która zagwarantuje Polsce pieniądze na ten odcinek. To tak jakby rząd polski miał pieniądze z polityki spójności w jednej kieszeni spodniej, a my włożyliśmy mu pieniądze do drugiej kieszeni. I teraz nie ma takiego argumentu, że tych pieniędzy zabraknie. To jest tylko pytanie, z której kieszeni rząd polski będzie chciał te pieniądze wyjąć i za dokończenie tej inwestycji zapłacić. Kandydat zaprzeczył, by miały to być kolejne obiecanki. Podał też konkretne terminy wykonania drogi. S3 została podzielona na dwa etapy, znaczy pierwszy etap od Nowej Soli aż do Bolkowa, a później od Bolkowa do Hradec-Karlowy. Ten pierwszy odcinek powinien być zakończony do roku 2017-2018, ten drugi powinien być zakończony do roku 2020. Jeżeli ten pierwszy odcinek rzeczywiście będzie rozpoczęty, a wszystko na to wskazuje, że będzie, to rząd polski, ma na to dokumenty unijne, będzie musiał tą inwestycję dokończyć, zaczynając pierwszą część z pieniędzy unijnych, z pieniędzy tego instrumentu łącząc Europę, będzie musiał dokończyć tą inwestycję, ponieważ Unia Europejska przyznaje środki na tego typu inwestycje pod warunkiem, że one są o zasięgu transgranicznym, czyli muszą łączyć co najmniej dwa kraje. Jeżeli tylko ta inwestycja byłaby zakończona w Bolkowie, to nie byłoby tego warunku, że przechodzi jakby przez granicę i łączy Polskę z Czechami i wtedy rząd polski musiałby te pieniądze zwracać. Kandydat do Europarlamentu zapowiedział, że S3 połączy Szczecin z czeskim Hradec Králové najpóźniej w 2022 roku.